Wałbrzyszanie nie chcą spotkania z walczącym o reelekcję prezydentem Andrzejem Dudą. Tak wynika z naszej ankiety, w której wypowiedziało się prawie 3800 internautów. Kampania wyborcza to nie tylko spoty wyborcze i wzajemne ataki walczących ze sobą stronnictw politycznych. To także okazja, by każdy z kandydatów mógł osobiście spotkać się z wyborcami i przekonać o swoich racji. Wyborcze tournée rozpoczęło już większość kandydatów na prezydenta Polski. Pierwszy i ostatni raz gościliśmy prezydenta Andrzeja Dudę w kwietniu 2015 roku podczas ówczesnej kampanii prezydenckiej. Zapowiadał odbudowę przemysłu i poruszał kwestię najbardziej drażliwą w naszym mieście – likwidację kopalń. Polska gospodarka powinna być nadal na węglu oparta. My powinniśmy raczej rozwijać nasz przemysł wydobywczy tam, gdzie jest to opłacalne i tam, gdzie te zasoby węgla są, a nie go likwidować. Tutaj w Wałbrzychu, wtedy na początku lat 90., kiedy likwidowano kopalnie, zamiast zrobić rzeczywistą, uczciwą restrukturyzację, zamiast stworzyć faktycznie dobre warunki do funkcjonowania jednej potężnej kopalni wałbrzyskiej, zlikwidowano ten przemysł. Właśnie wtedy mówiono o restrukturyzacji, tymczasem zaprzestano wydobycia. Mówiono o tym, że w to miejsce będą tworzone nowe miejsca pracy. Nic takiego nie nastąpiło. Wtedy Wałbrzyszanie zostali oszukani. Skutek był taki, że mnóstwo ludzi dawniej zatrudnionych w przemyśle wydobywczym, górników, musiało wyjechać za granicę. Dziś pracują w kopalniach za granicą, a miasto się wyludnia. Te słowa nie przekonały jednak większości Wałbrzyszan. W pierwszej turze wyborów na Andrzeja Dudę zagłosowało w naszym mieście niespełna 25% mieszkańców, a w drugiej turze ponad 37%. Już jako prezydent Andrzej Duda gościł w okolicznych miastach. Krótko po wyborach przyjechał do Świebodzic, a w marcu 2018 roku do Kamiennej Góry. Zapytaliśmy na naszym Facebooku, czy Wałbrzyszanie chcieliby w czasie tej kampanii spotkać się z prezydentem Dudą. Na nasze pytanie odpowiedziało prawie 3800 internautów i tylko 19% wyraziło chęć spotkania z prezydentem. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość, które popiera Andrzeja Dudę w walce o reelekcję, uzyskało w naszym mieście w ostatnich wyborach parlamentarnych prawie 33% poparcia, a w całym okręgu wałbrzyskim ponad 40,5%. Decyzja o wizytowaniu poszczególnych miast podejmie sztab wyborczy kandydata. To od sztabów zależy, czy kampania prowadzona ma być w miejscach, gdzie poparcie dla kandydata jest obiecujące, czy wizytuje tam, gdzie pracy zapowiada się znacznie więcej. Wizytę w Wałbrzychu zapowiedział sztab kandydatki Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Robert Biedroń zamiast Wałbrzycha na początek kampanii wybrał Jelenią Górę i Świdnicę. Czekamy na deklaracje kolejnych komitetów. A wy kogo chcielibyście zobaczyć?